Witam i pozdrawiam was, on mówi kolejny temat, bo te stere słowa są troszeczkę za trudne dla mnie, na moje głowy w tym momencie, tak jest. Witam was, dzisiaj kolejny filmik na temat zachowania się w zwariowanym świecie, w którym przyszło nam teraz żyć. O coś takiego mniej więcej poprosiliście, żeby wam troszeczkę przekazać jak my to siedzimy, jak my się zachowujemy itd. i tak i tak dalej. I tak dalej. No sytuacja jest jaka jaka jest. Mleko się wylało, można powiedzieć, więc teraz trzeba jakoś to tak zrobić, żeby się po prostu nie uciaprać tym mlekiem, które wszędzie leży na ziemi. Także przede wszystkim tak jak robiłem wcześniej film o tym, on już był dużo wcześniej zrobiony. Pierwszy było o zapasach, ten był może nawet i z trzy tygodnie temu zrobiony. Dwa tygodnie temu był zrobiony, co trzeba dokładnie mieć w domu, co warto by było mieć w domu, w razie czego. No, i teraz, jeżeli już ktoś to wszystko ma w domu i nie potrzebuje gdziekolwiek wychodzić, to najlepiej niech zostanie po prostu w domu. I niech się nie naraża niepotrzebnie. Na jakieś kichnięcie przez jakiegoś Kowalskiego, który się nie nauczył wychowania. I mu kichnie prosto w tak zwany kark, stojąc od razu za nim. Bo takich jest masa dzisiaj w sklepach. Tylko przechodzisz i słyszysz ze wszystkich stron dookoła. Ale również e, widziałmy e, rodzinę i to nie były małe dzieci. Nie, to było dzieci, 15, 16, 17 lat. I ja nie mam jeden dobra słów na ten ludzie, którzy zbierają te dzieci do sklepów, bo te dzieci to chyba. No. no mogą bardzo szybko się czymś zarazić albo były i takie, które już były czymś zarażone, bo były całe zasmarkane i kaszlały jak szalone. A pomimo tego, mamuśka ciągnie takie dziecko ze sobą. Jedno było takie, że tak kaszlało, że się prawie udusiło, aż praktycznie powietrza nie mogło złapać. A mamuśka spokojnie z telefonem w ręce i sobie zasuwa przez sklep. Także no, to, to jest. jest y to już jest naprawdę nienormalne. W tym wypadku to nie ma już nic wspólnego z normalnym wychowaniem dziecka, ani nawet się troszką o niego. To już jest narażanie i dziecka, i siebie, i wszystkich innych wokół na dodatkowe rozsianie pewnych rzeczy. Także dalej jesteśmy strasznie lekkomyślni, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I to nie jest dobry kierunek. Dobra, ale co teraz dalej? Jeżeli już musimy gdzieś wyjść, gdzieś coś zrobić. To pierwsze co ja robię, to jest po prostu biorę sobie mój olejek czterech złodziei, który sobie sam namieszałem. Trzymaj to. Biorę sobie po prostu tą pipetkę. To jest czysta esencja, którą ja tutaj mam, ale czystej esencji nie nanosimy bezpośrednio na skórę, tylko ona musi być rozcieńczona z innym olejem. Nie z wodą. Ktoś mówił o wodzie, ale o wodzie nie. To musi być najlepiej z innym olejem, żeby to się dłużej utrzymywało na tym ponieważ woda szybciej odparuje i to odleci, a olej jest jednak olej. Oleje eteryczne zawsze się rozcieńcza w olejach, a nie w wodzie. W wodzie można dodać do dyfuzora, bo dyfuzor nie będzie działał na samym oleju, e, tylko na tym. I teraz tak, po prostu bierzemy sobie, ja daję sobie tutaj trochę nawąca tym i tu troszeczkę w brodę, po prostu lekko to naciskając, nie żeby od razu nacisnąć, żeby wszystko nie wyleciało z tego. Tylko lekko to naciskamy i wtedy jest OK. Ja robię to na mojej włosie. Też. I ten, e, który jest pomieszany z inną olej, to ja zbierę bo to jest inna butelka. Również ten pipet i ja to smaruję tutaj. I tutaj. E, kiedy ja mam e, mój kurkę. Ja robię w środkowę... na, ko na kołnierzu po prostu, na środkowych miejscach daję również tego oleju, żeby on niej cały czas parował. A jeżeli jest ciepło na dworze, to wtedy bierze po prostu swój szal, który zawsze ma na sobie. I na ten szal tutaj w tym miejscu, gdzie ma koło twarzy, po prostu wtedy sobie daje kropelki tego. Jeżeli jest ktoś, kto zaczyna tak zwanie pluć ci w kark z tyłu za tobą, to wtedy tą chustę się naciąga na usta po prostu gdzie oddychasz i ten żeby ten olej to blokował wszystko dezynfekował od razu żeby się czasu nie zarazić a jeżeli już jest jakiś pacan który przyjdzie zacznie pluć za tobą to najlepiej by było wziąć wyjść z tej kolejki i poczekać po prostu niech on sobie pójdzie i później iść no te 5 10 minut nas nie zbawi jak go po prostu przepuścimy przynajmniej ja tak robię bo nie lubię, jak mi ktoś na plecy pluje i tak już robiłem cały czas. W sumie. E, nim to się jeszcze w ogóle zadziało i tak dalej. Tak już tak lata robię. Po prostu, po prostu przepuszczam taką świnię naprzód. Powiem to dosłownie. <laughs> bez, owijania w, bez owijania w bawełnę. No bo taka jest prawda, po prostu mówmy, nazywajmy te rzeczy też i po imieniu. No. Bo to jest po prostu niewychowana świnia. Bo jeżeli już się kicha, czy się kaszle, to się to albo robi tak, żeby nie ten, odwraca się przede wszystkim do innych, żeby nie pluć bezpośrednio na innych, tylko tam, gdzie nikogo nie ma, a najlepiej to mieć po prostu jakąś chusteczkę i w tą chusteczkę kichnąć, czy zakaszleć i tą chusteczkę później się wyrzuca, bo to, to jest wiesz, siedlisko świństw, nie w środku. No chyba, że ktoś lubi kolekcjonować chusteczki z glutami w środku, no to może sobie zatrzymać na pamiątkę, no, bo tacy też chyba są. To jest ostry. A, i kiedy wreszcie chcę spisać takie komentarze, a to nie jest śmiech? Nie, to nie jest absolutnie śmiech. Kiedy wy zbierajcie Wasze dzieci, które kisze, kaszle i tak dalej, i oni mają takie bombelki tutaj na dole, na nos, to jest nieśmieszne w tym momencie. Ucywajcie, muszk! Startujesz myśleć, co to jest takie trudno na to? Dokładnie, ale idziemy dalej. Ten olejek, czterech złodziei, jak go zrobić? Skład będzie teraz tutaj. Tam wszystko dokładnie opisałem. Wystarczy, że sobie u góry klikniecie w to, co tam mignęło. To was przekieruje bezpośrednio do tego filmiku. Tam są proporcje podane, wszystko. One, proporcje były podawane w filmie na zmarszczki, także nie zdziwcie się, bo on był do tego głównie stosowany, bo wtedy nie było takiego jeszcze zastosowania, chociaż jego główna receptura y, miała inne zastosowanie kiedyś, dawno-dawno temu, ponieważ była przy dżumie używana i chroniła tych złodziei, którzy obrabowywali tych chorych ludzi, że nigdy nie zachorowali. E, jeżeli ktoś nie potrafi lub nie umie, lub jest to za duży wydatek, żeby wszystkie oleje sobie osobno kupować, to teraz Wam się mignie tutaj kolejny film z kontaktem do Pani, która to robi ewentualnie. Tylko proszę o wyrozumiałość, tylko na maila je pisać, ponieważ ta Pani jest przeciążona i ona nie daje rady sobie ze wszystkimi, dlatego przestała odbierać absolutnie już telefony, działa tylko i wyłącznie przez e-maila, ponieważ... Nie da rady cały dzień siedzieć na telefonie, i jeszcze te oleje robić i jeszcze je wysyłać, ponieważ ona jest sama do tego i to nie masz takiej szansy. I tutaj jeszcze od razu też powiem: mój e-mail też jest przeciążony w tym momencie. Ja nie nadążam. Ja mam w mailu napisane, że to może trwać do miesiąca odpowiedź. Ja się obawiam, że za chwilę będzie dwa miesiące z tego. No, wyjadę następne. <laughs> To jest dosłownie porażka. Ja nie rozdwoję się i nie rozstroję się, bo to, co tam teraz przychodzi z tymi pytaniami, to ja bym musiał chyba dziesięciu ludzi zatrudnić, żeby to ogarnąć, którzy by cały dzień od rana do wieczora przy tym siedzieli. No to się nie da. Nie ma takiej opcji. To już jest teraz naprawdę lotto powoli się robi, czy jeszcze w ogóle któryś przeczytam z tych e-maili. <tyle>, Tyle tego jest. Naprawdę jest porażka. Jeżeli chodzi o to. Już nie wspominam o Messengerach, bo tam już dawno nawet nie odpisuje ani nic z tym dalej. Także to na marginesie. Dobra. E, kolejna rzecz teraz jeżeli już gdzieś byliśmy, idziemy, nie podajemy rąk ludziom, czyli nie witamy się. Ale słowo mogliśmy mówić. Ta, ale nie podajemy ręki najlepiej, bo przez to również będziemy przenosić różnego rodzaju inne rzeczy. Czyli nie robimy tak jak premier który najpierw powiedział, żeby się nie witać, nie podawać sobie rąk, a na koniec przemówienia podał rękę tam komuś. I to jest taki poziom myślenia. Bardzo przepraszam. No, także pokazał bardzo dobry przykład, jak tego nie robić. Wiesz co? Wiesz co e, są dwie rzeczy. Jestem bardzo zadowolona, i to jest od mojego serca. Ja żyję tutaj w Polsce. Kolejna rzecz, jeżeli już teraz wyszliśmy z tego sklepu i przy sklepie jeszcze optymalnie byłoby tym razem płacić telefonem albo kartą i nie dotykać tych czytników. Ja nie jestem za to, żeby były płatności bezgotówkowe, ponieważ to się wiąże też, można powiedzieć, z jakimś takim... Zniewolnienie można powiedzieć nas, ponieważ wtedy można bardzo szybko nas skacować wszystko co mamy, jeżeli nie będzie gotówki, ale w tym wypadku lepiej jest zapłacić tą kartą, ponieważ nie wiemy kto te pieniądze miał wcześniej w ręce. Czy ktoś tam nie był, kto znowu na nie nie napluł, czy nakaszlał na se na rękę i tymi pieniędzmi zapłacił? Nie wiemy tego. Czyli możemy sobie wziąć, a jak wiadomo, na tych pieniądzkach różne ciekawe rzeczy podróżują, bo ludzie robią różne dziwne rzeczy z pieniędzmi, i czasami noszą je też w bardzo różnych dziwnych miejscach, gdzie już też nieraz widziałem, jak ktoś tam z noszy, pieniądze wyciągał, lub nawet z innych rzeczy, to już też widziałem na oczy. Także. Piążki lubią byle gdzie być. Także w tym momencie ja wolałbym jednak tą kartą płacić. Jeżeli ktoś ma coś tam na niej w ogóle, to lepiej to zapłacić tą kartą, tym telefonem i dać sobie spokój. Ale jak już teraz wyszliśmy z tego sklepu, to pierwsze co ja robię, to mam butelkę w samochodzie ze sobą noszoną. Tutaj mam koło 80% wody ognistej z olejem eterycznym. Tutaj mam eukaliptus w środku, mam mirę, mam sosnę. Mam świerk w środku i drzewo herbaciane i tym najpierw wstrząsnąć to przed użyciem, za każdym razem wstrząsamy, żeby olej się dobrze rozmieszał, bo on się lubi rozdzielać i pryskamy łapę i na drugą obsmarowujemy po prostu wszystko. Jeżeli wcześniej dotknęliśmy kierownicy z auta, to tą mokrą ręką przejeżdżamy jeszcze po kierownicy z auta, żeby ją od razu też zdezynfekować. I kluczyki oczywiście też, które mieliśmy wcześniej w rękach. Po wyjściu ze sklepu oczywiście nie tańczymy rękami po twarzy wszędzie i nie dziubiemy w nosie i tak dalej, tylko trzymamy te ręce tak, żeby jak najmniej e, brudzić tutaj nimi. Ale mamy jeszcze jeden bo butelka jest dotykana. Przez nasze brudne ręce. A to jest to. By butelkę też wtedy warto odkażyć. I teraz raz pryskać tak duże. To i później na moje włosy, na twarz. Ale to jest moja decyzja. Ale kiedy wy chcesz zrobić to, uważajcie na oczy. I nie zrób to na małe dzieci. Bo ten skór od Oni jest za delikatny. Mhm. Kolejna rzecz, którą robię jako następną po wyjściu, to jakiś czas temu pokazywałem Wam, jak zrobić krople do nosa. Te krople do nosa, akurat ja ich teraz używam. Praktycznie gdzieś wychodzę z jakiegoś sklepu. Jak muszę już iść gdzieś, cyk, cyk. Teraz nie będę tutaj robić, ponieważ one troszeczkę gryzą i nie chcę tutaj smarkać do mikrofonu. A to później spływa z błąd śluzowych, ale te krople również bardzo fajnie pomagają oczyścić mi mój nos. E one też całe błony śluzowe. Popatrzmy, jeżeli wchodzimy gdzieś, to oczywiście zawsze oddychamy przez nos, nie staramy się oddychać przez usta, ponieważ w nosie mamy różnego rodzaju włoski, które łapią wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. To jest pierwsza linia obrony organizmu. Przez usta to już tak dobrze nie działa. Dlatego przez nos się oddycha i jeżeli tutaj coś się obsadziło, w tych kroplach jest mira i taka mieszanka też oleju, tak zwanego na przeziębienie. One to dezynfekują w tym momencie. Tutaj nasze błony śluzowe i ładnie to fajnie czyści. Oczywiście, jeżeli wchodzimy do pięciu sklepów pod rząd, co też nie jest optymalne, to pięć razy pod rząd też nie pryskamy tymi kroplami. E, tylko popryskałbym po pierwszym razie, ponieważ one się będą utrzymywać chwilę w tym nosie i powinno nam wystarczyć, żeby załatwić jeszcze inne e, sklepy, bo wtedy znowu będzie prze, przedawkowanie, tak zwane. Wszystko można dzisiaj przedawkować i podrażnić sobie błony zbyt dużą ilością tego. To są mocne krople. I naprawdę ja ich używam po każdym wyjściu i tak dalej. Miałem już kiedyś przypadki takie, że gdzieś właśnie ktoś też był chory i tak dalej. I kiedyś już mnie też coś brało, że tak powiem, było czuć takie lekkie, jak gdyby małe przeziębienie. Wystarczyło wieczorem, że trzy razy prysłem w odstępach dwugodzinnych, tymi mi było po wszystkim. Po prostu to zlikwidowało od razu te przeziębienie. Bo tam jest, tak jak mówię, mira. Mira jest jednym z takich najcenniejszych rzeczy, które są, jeżeli chodzi o te takie olejki i jako w ogóle substancje i tak Od innych osób, jeżeli już z kimś rozmawiamy, najlepiej trzymać gdzieś koło dwóch metrów odstępu koło niego. I jeżeli on jest rzeczywiście widać po nim, że jest przeziębiony i tak dalej, to najlepiej od razu unikać kontaktu z takim osobnikiem. Bo narażamy się po prostu niepotrzebnie, a narażając nas samych, narażamy też innych i również naszą rodzinę, o tym trzeba również pamiętać, ponieważ ich w pierwszej linii zarazimy, jeżeli będziemy my chorzy na to. Dlatego na to również trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście mając teraz wszystkie zapasy, to w domu jesteśmy najbezpieczniejsi i za bardzo nie wychodzimy, nie wychylamy się, nie bawimy się w bohatera tak zwanego, tylko po prostu Przeczekujemy najgorszy czas, aż to po prostu minie wszystko, bo kiedyś to musi minąć. Po powrocie do domu, warto ubrania, w których mieliśmy taki kontakt, i tak dalej, po prostu wyprać z czymś dezynfekującym, na przykład do środka dosypać, do środka do prania. Oczywiście wyższa temperatura te ubrania, które to wytrzymią, żebyśmy później nie zmienili takich sweterków do lalki Barbie, bo takie też mogą się stać po wypraniu ich w zbyt gorącej temperaturze, ponieważ to stworzy problem. Teraz następnie, co robię, jeżeli wracam już do domu, to biorę sobie wodę ze srebra, czyli srebrną wodę z jonizatora, wrzucam ją do dyfuzora, Dodaję tam olejków jakiś eterycznych, może być i ta mieszanka czterech złodziei byłoby optymalnie i po prostu wkraplam, odpalam go. Niech mi to tutaj burzuje i po prostu fajnie się oczyszcza. Następnie rozpalam kadzidła w domu, które mam. Czyli przede wszystkim jałowiec, żywica z miry, którą można spalić tutaj, w tym żywica z kadzidłowca. Można nazbierać własnych żywic z drzew, czyli po prostu sosny, świerku, z jodły. To jest, jeżeli jest kora skaleczona, tam po prostu wypływa żywica. Ona teraz, jak jest dopóki jeszcze zimno, jest twarda, można ją, zima jest takim idealnym momentem na pozyskiwanie żywic, ponieważ jeżeli zacznie się robić cieplej, one się zaczną kleić, będą się robić takie klejące i to nie jest dobry moment, żeby zbierać wtedy żywicę. Można, ale będziemy po prostu cali obklejeni tą żywicą, całe ręce, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nie mówimy od żywiec, od ty ja. Absolutnie nie. Tak, nie Nieżywica stój i nieżywica ścisów, bo to nie jest ok. Tego unikamy. Tam jest tego za dużo, to nie jest dobre, to jest trujące. Także to też można rozpalić. Jak to rozpalać? Pytaliście też ostatnim razem, bo nie wiedzieliście. Kupić najlepiej węgielki trybularzowe, tak to się nazywa. To są w sklepach, które sprzedają takie, jak się to nazywało, sisze do palenia, te, te, takie. Takie dzbany z tym. One tam do tego są, po prostu można to rozpać, ale to kupicie też na Allegro wszędzie. In Nederlands. water pipe. <laughs> Także to mi taki węglik i po prostu na to kładziemy żywice, bardzo fajnie się pali. Ja mam jeszcze piec, w którym jak mam napalone są gorące płyty, to potrafię czasami sobie po prostu rzucę sobie na ten piec jakieś zioła, czy jakieś żywice, czy jałowce i to tam powoli samo sobie kopci, nie muszę nic zrobić, bo ten piec jest gorący, płyty, a później po wystudzeniu pieca po prostu to zmiotę i tyle z tego. Mogą powstać plamy, już na tym mówię, ale ja mam pełno plam na piecu i się tym nie przejmuję. Bo to mi, w niczym mi to nie przeszkadza, że tam są plamy. Bo plany. nasz dom nie jest muzeum, zijemy tutaj. Tak, to jest rzecz użytkowa i to się ma prawo zbrudzić, niestety. Następnie mogę jeszcze rozpalać kadzidła, na przykład troszeczkę wrotyczu, e, zrobić sobie troszeczkę piołunu, troszkę szyszki chmielu na przykład. E, takie typowe e, zioła, które są szałwi, można spalić jak najbardziej. Szałwia biała też jest ok. Drzewo cedrowe można tutaj spalać również Paul Santo. Jako kadzidło można zapalać, po prostu troszeczkę nakopcić tutaj. Bylica pospolita też się do tego nadaje. Są takie typowe zioła, które można pod kadzidło zrobić. uczulam na przesadzanie z wrotyczem, na kopcenie nim i piołunem, ponieważ. Można uzyskać niechciany efekt jakiś przez przypadek i możemy się zrobić bardzo senni po tym i będziemy bardzo słabi. Także z tym nie przesadzamy troszeczkę jak już tylko i wyłącznie. Tym akurat nie robimy siwego dymu. <laughs> I też uwaga przy małych dzieciach z wrotyczem piołunem i tak i tak żeby tutaj nie zakopcić za fest tak zwane. No, na to trzeba też zwrócić uwagę. Tu bezpieczniejszą opcją będzie po prostu dyfuzor, e, który będziecie mieli też. W sumie podlinkuję go chyba ten film, jak go w ogóle znajdę, to też Wam teraz u góry mignie, jak go nie znajdę, to go nie będzie sorry, <grych> bo nie pamiętam czy ja w sumie nawet robiłem film o nim osobno, czy nie. E, ale w każdym razie podlinkuję, e, też do tego. Film o kroplach do nosa też będzie podlinkowany. Jak o nim mówiłem, bo pewnie zapomniałem powiedzieć, że go podlinkuję. Także też podlinkowany był tam wcześniej. Kiedy W nie macie difuzor w domu, albo kiedy W nie macie takie eteryczne oleje, są jeszcze dwa inne rzeczy, czy rzeczy, które W mógł używać. Pierwszego, cebulki, drugie czosnek, trzecia, to są zioły, które rosły na twór, jak tymianek, rozmaryn. Mhm. Tylko z rozmarynem trzeba uważać, ponieważ on pobudza i nie wolno z nim przesadzać, bo też może się nawabić problemów. E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli wracając do tych cebulek, to nie, że ich będziemy zjadać jak szaleni, e, tylko po prostu... E, Przecinamy to na pół, i tak najlepiej w każdym rogu położyć na talerzyku, i niech to tak leży, i niech to paruje. Ta cebula ona uwalnia pewne aromaty, związki lotne, które również dezynfekują powietrze nam tutaj w domu. Także o to tutaj bardziej chodziło z tą cebulą. Oczywiście z cebuli i z innych rzeczy można zrobić też. Taką fajną, ciekawą rzecz, taki przepis, który Wam podawałem, to jest taki syropik, który tutaj też można sobie zrobić i go stosować. Jeżeli coś czujemy w gardle, nie ten tego, że coś nadchodzi, to wtedy takie coś się może przydać. Ja nie wiem, czy, jeszcze, czy mi się go uda jeszcze podlinkować, bo ja mogę w jednym filmie maksymalnie pięć filmów dać i nie wiem, czy już było pięć, czy nie. Jak nie było, to on się teraz tutaj jeszcze pojawi, ten film. Jak było pięć, to niestety już go nie będzie. A tytuł nie za bardzo pamiętam. Coś z choróbskami było. Choróbska w każdym razie. Może jak to wpiszecie, to wam wyskoczy, ale może się uda, bo nie liczyłem, czy było pięć, czy nie. Się dopiero okaże. <laughs> Wieczorem, jak go będę składał. <laughs> I przede wszystkim dbamy o naszą odporność, czyli cynk, selen, dwie bardzo ważne rzeczy. Kolejnie na przykład woda z wodorem Tutaj wiem, że jest problem z tymi wodorami, generatorami, ponieważ one przez tę całą sytuację nie dojechały i nie, nie wiadomo, czy jeszcze częściowo ich, ileś tam ich dojedzie, ale może dla wszystkich nie wystarczyć. Dlatego na przyszły tydzień jeszcze Wam pokażę inną opcję, bo jeszcze są jonizatory wody, które również tworzą wodór, z których będzie można skorzystać. I jeszcze są te butelki, które Wam kiedyś pokazywałem, tak zwane te IWATER. E E, no tego już na pewno nie podlinkuję, bo już się nie zmieści. <grych> ale są jeszcze takie butelki, które również e, produkują e, wodór i tak dalej, i tak dalej. Ale to tym chyba na przyszły tydzień się troszeczkę zajmiemy. E, co i jak, bo, bo ten film w sumie już mam zrobiony jakiś czas temu, bo już też prosiłyście wcześniej. No ale nie udało mi się tego jeszcze wstawić, bo cały czas coś innego jest, co było ważniejsze. I to tak się schodzi na drugi plan niestety. Również jest bardzo właśnie. Witaminy D, witaminy K2MK7 plus olej magnezowy albo bo my używamy tylko olej magnezowy na nasze skórę I e, witaminy D plus K2MK7, to musiał być cały czas. Ta kombinacja musiał być. być. razem być po prostu. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, wysypiamy się. Ponieważ jeżeli nie będziemy dostatecznej ilości spali, nasz organizm się nie będzie regenerował i wtedy można bardzo szybko różne rzeczy łapać na siebie. E, także na to też trzeba zwrócić uwagę i przede wszystkim jeszcze uśmiech na twarzy. A nie ja żeby w jakąś depresję wpaść, <laughs> tylko mamy po prostu... Śmiech to zdrowie, jak to, mówią, jak to mówił poprzedni film, który był wcześniej. Kiedy wy nie czujecie dobrze na śmiech, my nie mamy kontakt na ten ludzie, ale dla mnie to jest na bardzo dobrze. taki jak edukacja, to jest dla mnie z polskiego języka, ale na inne metody. I to jest robione przez parę ludzi. I nazwa od nie, Ten kanał to jest szwagę. Tak. tak to się można pośmiać troszeczkę. Dobra, to by było na tyle w tym temacie, co chciałem Wam powiedzieć. Tak my to robimy, tak my przestrzegamy takich zasad i po prostu uważamy na swoją odporność. I nie damy się zwariować w każdym bądź razie. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Hej! Do następnego razu. Wasze zdrowie leży w Wasze ręce. Nasze zdrowie leży w nasze ręce.